I przez wiele lat, przez wiele wieków, niestety to wszystko się rozgrywało. Rozgrywało się na bardzo konkretnych przykładach, bo ludzie potrafili zrobić przykrość, auć, jak mówią w przedszkolu, drugiemu człowiekowi. Byliśmy w stanie zrobić nawet tak, że odebrać drugiemu człowiekowi życie. Kiedyś oglądałem taki film, Mel Gibson był żołnierzem, przygotowywał się do wyjazdu i kiedy już miał wyjechać, taka malutka jego córeczka, on miał troje chyba czy czworo dzieci, wlazła mu na kolana i zadała jedno pytanie. Tato, co to jest wojna? I odpowiedział coś takiego. Wojna to jest coś, czego nie powinno być, ale niestety jest. I pewnych rzeczy po prostu nie ominiemy, taka jest Ziemia. I Ziemia jest bardzo trudna. Druga wojna światowa, która trwała kilka lat. Ile chodzicie do szkoły lat? 4? 5? 5. Wyobraźcie sobie, że wojna trwa przez cały czas, kiedy chodzicie steczkami do szkoły. W tym czasie można było nie zastać mamy, bo przyszli dziwni ludzie i zabrali ją do obozu koncentracyjnego, albo po prostu wywieźli gdzieś i zabili. Wychodził brat do sklepu po chlebek i nie wracał, bo został aresztowany i wywieziony. Wiele osób, 6 milionów Polaków, straciło życie. Były to bardzo trudne, straszne czasy. I w tym wszystkim były dzieci. Dzieci, które ani nie zawiniły, ani czasami nie rozumiały pewnych rzeczy. Dorośli do tej pory nie rozumieją, co się wtedy stało, a cóż dopiero dzieci. Więc mamy temat ogromnie trudny. Ja właśnie z tymi powstańcami próbowałem rozmawiać między innymi na tematy, o których dzisiaj będziemy próbowali sobie coś pokazać i przypomnieć. Mówią, że wtedy w zakrętkach był korek prawdziwy, takiego z drzewa korkowego. Więc oni po tym rozpoznawali, że ta manierka jest właśnie z tamtego czasu. Tak mi powiedziano. Jeszcze jedna bardzo cenna pamiątka. Taka mała półrelikwia. Jest to notatnik, który miał jeden z dowódców walczących na Starym Mieście. Wojna to jest coś, czego nie powinno być, ale niestety jest. I musimy z tym jakoś sobie poradzić. Później większość tych ludzi dołączyła do Powstania Warszawskiego, ponieważ i tak w Warszawie jest taki most Grota Robeckiego. Kiedy zapytałem moich młodych kolegów harcerzy w Lubartowie, czy wiedzą, kim był on na początku? Były takie oczka. Był harcerzem. Dopiero później został generałem. Generał Sosabowski, dywizja powierzchno-desantowa. Latali, skakali na spadochronach. Generał Sosabowski zaczynał jako harcerz. Tam była szkoła patriotyzmu.
I mówiłem, kiedy była mała Zuchenka, jeszcze dwie rzeczy. Harcerz jest zuchem, jest dzielny, uczy się tego. Tego nikt nie wie. Gdybyśmy tutaj zrobili kół, to pewnie część by się przestraszyło. Nikt nie wie, jak zareaguje na lęk, na strach, na zagrożenie. Mała dziewczynka mówi, że będzie dzielna, będzie zuchem. Później będzie druhną. Druh to był tytuł wojowników, wojów z naszych pierwszych czasów. I gubimy poczucie wspólnoty narodowej. Już nie wiemy, kim jesteśmy. I zawołanie harcerzy. Kto pamięta, jak harcerze się witają i żegnają? Co mówią? Czuwaj. Jako chrześcijanie znamy apel jasnogórski. Jestem, pamiętam, czuwam. Dlaczego harcerze noszą lilijki? To nie jest tylko igły kompasu. To także jest znak czystości. Kiedyś jeden z moich współgraczy prowadził rekolekcje dla rodziców szkoły katolickiej i mówił o czystości. Czystości takiej duchowej, serca, żebyśmy nie czynili rzeczy, które nas jako mężczyzn i kobiety, chłopców i dziewczynki potrafią poniżyć i straszyć. I one później, rodzice zapytali, skąd on wziął te informacje. A on mówi, pożyczyłem skauting Baden-Powella od mojego współbrata, który jest harcerzem w Kaszkowie, czyli ode mnie. Już wtedy wiadomo było, że te rzeczy są ogromnie istotne. I tego uczyli się harcerze. I tych ludzi było bardzo wiele.